Magda, jak czujesz się z taką nagrodą? Kobieta roku Glamour. Kolor. Podobne kolory. Ładnie. Dziękuję bardzo, to miłe. Cieszę się, że mogę dzisiaj mieć w ręku tę piękną nagrodę. Mój kolor sukienki jest absolutnie przypadkowy, bo jakoś nie połączyłam tych faktów, że ta piękna statuetka jest też w kobiecym jednak, uznawanym przynajmniej za kobiecy kolorze, więc fajne świętowanie przyjemnej i ważnej sprawy. Prowadzenie biznesu twoim zdaniem w Polsce jest ciężkie? Oczywiście, że jest ciężkie. No. Zapytaj pierwszą z brzegu osobę, która prowadzi choćby działalność gospodarczą. Podatki są wysokie, urzędy skarbowe, że tak powiem, dość aktywne, więc to jest bardzo trudny kawałek chleba, bo jest tak naprawdę związany również z odpowiedzialnością. Ja odpowiadam za 5 osób, za ich budżety, co w praktyce oznacza za ich rodziny, za ich zobowiązania. Ja to po prostu wszystko wiem i to jest też taki element, który jako przedsiębiorczyni niosę.